Siemano, dziś będzie jeden z najlepszych talerzy makaronu, jakie kiedykolwiek będziecie mieli okazję zjeść. Przygotujemy sobie pappardelle w sosie ze świeżą czarną truflą, z dodatkiem soli oraz oliwy truflowej. Czarna trufla wielu osobom kojarzy się z daniem gourmet, z czymś bardzo drogim, a w rzeczywistości jest czymś, na co każdy może sobie raz na jakiś czas pozwolić. Koniec gadania, lecimy do kuchni. Zaczynamy od bazy naszego sosu. Siekamy w drobną kostkę jedną szalotkę i to będzie w zasadzie wszystko. To trufla będzie gwiazdą naszego dania, więc nie chciałem kombinować z dodatkami. Szalotka jest delikatniejsza i słodsza od zwykłej cebuli, ale jeśli macie tylko taką, to zamiennie użyjcie jednej małej lub pół dużej. Patelnię rozgrzewamy na średnim ogniu, wlewamy dwie łyżki oliwy i wrzucamy posiekaną szalotkę. Od razu doprawiamy solą z dodatkiem czarnej trufli oraz świeżo mielonym czarnym pieprzem. Smażymy aż się zeszkli przez około 3 minuty. Jeśli jest to biała cebula, to jakieś 4-5, bo ona szkli się trochę dłużej. A następnie wlewamy jeden kieliszek lub 125 ml białego wina. Słodkie białe Carlo czy Fresco zostawcie na randkę, a tutaj użyjcie czegoś wytrawnego. Listę składników oraz proporcje jak zawsze znajdziecie w opisie. Mieszamy i gotujemy do odparowania przez około 2 minuty, po czym wlewamy 2 trzecie szklanki lub 150 ml śmietany kremówki. Mieszamy, zagotowujemy i gotujemy jeszcze przez 3 minuty, a w międzyczasie zagotowujemy wodę na makaron. Wsypujemy tyle soli, by była słona jak ocean, a następnie wrzucamy 2 porcje, czyli 250 g świeżego makaronu pappardelle, tagliatelle lub spaghetti i gotujemy go al dente według instrukcji na opakowaniu. Natychmiast mieszamy, żeby się nie posklejał i zachowujemy pół szklanki wody, w której się gotuje. Makaron się partoli, znaczy gotuje, więc wracamy do sosu, do którego dodajemy jeszcze łyżeczkę oliwy z czarną truflą. Użyjcie czegoś dobrego, na przykład marki Urbani, która ma w sobie kawałki prawdziwej trufli, a nie na przykład ze sztucznym aromatem. Tamtej możecie użyć jako podpałki do grilla czy coś. A taką oliwę znajdziecie w sklepie Pan Truffel, który z całego serca polecam, bo to dobre ziomy, a nie dlatego, bo dostałem przelew na ładną sumkę. Znajdziecie tam też wcześniej użytą sól, inne ciekawe produkty oraz oczywiście świeżą truflę. Wdychamy piękne zapachy, sprawdzamy na doprawienie i jeśli nic nie potrzeba, to wrzucamy makaron, dolewamy trochę zachowanej wody, mieszamy, podrzucamy, syfimy stół, ciuchy i wszystko dookoła. Gotujemy jeszcze minutę i kiedy makaron będzie gotowy, ścieramy 20 g sera pecorino romano oraz odrobinę świeżej czarnej trufli. Wyciągamy z kosmetyczki naszą pensetę, na którą nawijamy makaron i nakładamy go na talerz. Całość wykańczamy plasterkami czarnej trufli, które w sumie powinienem zetrzeć na specjalnej tarce, ale jeszcze takiej nie mam. Robię to powolutku, żeby nie zetrzeć sobie przy okazji palucha. Zanim przejdziemy do testu smaku, tutaj macie jeszcze makro jednej z dwóch przygotowanych porcji. Dobra, próbujemy. Ja się nie mogę doczekać, jaram się strasznie, bo ta trufla czeka 2 dni, aż w końcu coś nagram. Tak więc próbujemy. Standardowa łyżka musi być. Łatwiej się nabiera. Ten sos jest tak mocny. Bardzo wyrazisty, bardzo mocno czuć trufla, jest kremowy. Wino też fajnie podkręca smak. Nie należy to może do najtańszych makaronów, ale też nie do najdroższych. A trufla wcale nie jest taka droga, jak się każdemu wydaje. Fajnie można ten smak oliwą podbić. Dobra, ja się zabieram do jedzenia, a wy zróbcie to sami.